Testujemy silniki Pratt & Whitney GTF z serii 1000, silniki 1000 PW1100, 1500 oraz 1900. Test takiego silnika trwa od kilku do kilkunastu godzin. Dzięki warunkom, które są w naszej komorze testowej, nie przekraczamy żadnych norm hałasu. Możemy pracować w każdej godzinie, o każdej porze dnia i nocy. A więc jesteśmy na prep hallu w test celu, a ja właśnie robię inspekcję wentylatora. Prep hall, ta hala, na którą przyjeżdżają silniki po obsłudze. Tutaj przygotowujemy silniki do testów, a następnie wjeżdżamy nimi do komory. Przygotowanie silnika do testu polega na podpięciu niezbędnych komponentów typu linia paliwowa, olejowa, napełnienie zbiornika olejem, jak również podpięcie adaptera, na którym wjeżdżamy do hamowni. Za mną znajduje się adapter, który jest montowany na każdy silnik, na który ma być przeprowadzony test. Każda wizyta serwisowa silnika kończy się testem silnika wraz z inspekcją. Aktualnie jesteśmy w komorze testowej. Testujemy tutaj silniki PW1100 i PW1500 Pratt & Whitney. Aktualnie za mną wisi silnik PW1100, uzbrojony, gotowy do testu, który będziemy testować, sprawdzać parametry i przygotowywać go dla klienta. Podczas testu sprawdzamy parametry, które powinien osiągnąć silnik, takie jak odpowiednie spalanie paliwa, pobieranie oleju, czy też osiąganie wartości zadanych przez producenta będzie manual. Nasza komora jest jedną z najnowocześniejszych oraz najcichszych na całym świecie. Stanowisko test cel operatora, które oferujemy, jest bardzo atrakcyjne pod względem rozwoju oraz angażowania się w pracę.